Potrafi siać prawdziwe spustoszenie w miejscach, gdzie jednocześnie mieszka wiele osób, jak choćby w domach opieki społecznej. W jednym z nich doszło do niespotykanej sytuacji, nagle 60 osób wyzdrowiało. Powoduje chorobę COVID-19, która jest wyjątkowo groźna dla osób starszych o osłabionej odporności. Dlatego też wielu obawia się o takich placówek jak domy opieki społecznej, DOS. Okazało się, że w przypadku jednego z nich nie ma powodu do strachu, bo nagle z choroby wyzdrowiało aż 60 osób. W domu opieki społecznej. Nagle wyzdrowiało 60 osób. Pierwszy odnotowany przypadek zarażenia się SARS-CoV-2 w DOS w Niedabyle dotyczył jednej z. Zdecydowano się na wykonanie kolejnych testów. Okazało się, że 61 osób w placówce jest chorych. Wśród zarażonych 8 osób należało do personelu. W związku z zachorowaniami podjęto drastyczne środki. Podzielono teren ośrodka na dwie części, aby zdrowe osoby nie miały kontaktu z zarażonymi. Przez ten czas nie doszło na szczęście do poważniejszych problemów. Niedawno jeszcze raz wykonano test zarażonym z placówki. Okazało się, że wszyscy wyzdrowieli. W placówce będzie przeprowadzona gruntowna dezynfekcja. Starosta Białobrzegu, powiatu, w którym znajduje się DOS, poinformował, że niedługo w budynku przeprowadzona zostanie dezynfekcja. Siedem osób z personelu ma opuścić budynek, a zamiast tego, pojawić się ma 5 ochotników z innej placówki. To bardzo dobra wiadomość. Zwłaszcza w okresie. Dziękuję załodze i personelowi, którzy byli w obiekcie, opiekując się potrzebującymi. Ich heroiczna postawa zasługuje na wielkie uznanie. Dziękuję także dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej, który na miejscu koordynuje wewnątrz trud organizacyjny, informował starosta Sylwester Korgul. Źródło: